Wydałem następujące zarządzenie. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarzenia Sztokholmu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic, tak brzmi cały tytuł tego zarządzenia. Oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Koło w 2014 roku. Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej. Zarządzenie w sprawie sprzedaży działek położonych na terenie miasta Koło przy ulicy Targowej i Składowej w drugim przetargu ograniczonym. Zarządzenie w sprawie zamiany niezabudowanych działek gruntów położonych w mieście Kolno przy ulicy Targowej. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości miasta Kolno. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok i zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno. W tym okresie brałem udział w otwarciu asfaltowego pump tracka, czyli takiego rowerowego placu toru, może o tak, przy Kolnejskim Ośrodku Kultury i Sportu, tego, które wykonywaliśmy. Brałem udział na uroczystej gali wręczenia nagrody honorowej Świadek Historii przyznanej przez oddział IPR Białymstoku dla pana Jana Truszkowskiego i w 25. Kolnejskich biegach jesieni w Koźle, które były jubileuszowymi biegami, bo ćwierć wieku już są realizowane. Chciałbym jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o pump track, to nie mogłem wczoraj niestety być w Warszawie, ale była pani dyrektor i pan Tomasz i otrzymaliśmy wyróżnienie budowniczych sportu od Ministerstwa Infrastruktury i Polskiego Komitetu Olimpijskiego za kompleks pump track, no kompleks sportowy do sportów rowerowych przy ośrodku, który jest własnością ośrodka.